No, rozczarowanie jest wielkie, ponieważ Andrzej 2 lata temu też był 4. Zawsze chciałem być lepszy od niego i dzisiaj mi się nie udało. Wyrównałem tylko jego wynik, ale go nie pobiłem. Przegrywałem po pierwszym przejeździe w półfinale. Nadrobiłem, była minimalna różnica, ale niestety przegrałem. Zabrakło do dużego finału i później zabrakło do 3. miejsca, ale jestem zadowolony mimo wszystko. Dziewczyny mamy w czołówce praktycznie w Pucharze Świata, także nic dziwnego, że tutaj są w czołówce, no, są na topie.